Kiedy się znów zdenerwujesz, Valerin weź, a poczujesz wewnętrzne uspokojenie. Radio Z, siódmy dzień tygodnia. Zaprasza Monika Olejnik. Tak, zapraszam, rzeczywiście. Stanisław Żelichowski, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Janusz Palikot. Przez sekundę był z nami poseł Brudziński. Wpadł i wypadł, boi się pomarańczowego koloru, a w pomarańczowym kolorze występuje dzisiaj Janusz Palikot. Uspokajam rodzinę pana posła Brudzińskiego. Jest wszystko dobrze, ale nie będzie go z nami, bo... Wybieg, po prostu wybieg. Ma jakieś ważne sprawy. Nie znam szczegółów. Joachim Brudziński. No, Platforma stchórzyła, tak samo stchórzyła, no bo stchórzył Drzewiecki. Posłowie opozycji narzekają na przewodniczącego komisji, posła Sekułę, że jest adwokatem Chlebowskiego, że jest adwokatem Platformy Obywatelskiej, że utrudnia im pracę. Joachim Brudziński tak utrudnia. No to się cieszymy. Również się cieszymy. Wszyscy się cieszą. Tak. Joachim Brudziński też, ja też się cieszę. Panu brakowało Józefa Aleksandra. Jesteśmy ludźmi, bylibyśmy ludźmi małostkowymi, pamiętliwymi. Mielibyśmy więcej negatywnych cech, gdybyśmy ich nie mieli w swoich szeregach. Joachim Brudziński. My się cieszymy, że wraca Józef Aleksy. Nieprawdą jest, że mamy koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, bo nie mamy koalicji w telewizji publicznej. Ale czy pani zwróciła uwagę na ilość tego chrześcijańskiego przesłania w wystąpieniu kandydata na prezydenta z Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Właśnie, nie zauważyłam w niedzielę chrześcijaństwa u Joachima Brudzińskiego. Tak mógłby w nowym roku przyjść i powiedzieć: daję panu jeszcze jedną szansę. Jak pan coś zrobi, powie brzydkiego o prezydencie, to już wiemy pana. Tylko kodeks Boziewicza. Ja przecież cały czas mówię dobrze o prezydencie od nowego roku. Wyobraża pan sobie sojusz Prawa i Sprawiedliwości z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Joachim Brudziński, nie mogę tego komentować. Dziękuję bardzo. Stanisław Żelichowski. Dziękuję. Joachim Brudziński. Dlaczego pana nie było? Co mi pani zrobiła? Nie uprzedziła mnie pani. Nie wiedziałam. Myślałam, że z nowym rokiem, nowym krokiem. Aleksander Szczygło. Dziękuję. Tym bardziej była zapowiadana miłość. Janusz Palikot. Antena. Monika Olejnik. Dziękuję. To był siódmy dzień tygodnia.